the battle to them. To tak od początku, jak mówiłem wcześniej, tak? Poza anteną, że tak powiem. No tak, to więc oczywiście cały projekt zrodził się, że tak powiem, z królestwa no już 2732, chociaż tak naprawdę to jeszcze nie, bo 2534 w tamtym momencie, gdzie po prostu nasza ekipa no była po trudnych przeżyciach na różnych królestwach, tak? Po kolei 2520, to ja zacząłem na 2520 i co ciekawe też Azji, czyli Siles, tak? On zaczynał też ze mną na 2520. Tam był też Firana, Lisek. To był taki mały nasz projekt skoczka, nie? My zaczęliśmy troszkę wcześniej grę w ogóle w Roka, także pograliśmy trochę gdzieś tam. Po prostu przypadkowo się tam poznaliśmy. Potem powstał taki mały projekt skoczka, który sobie tam po prostu w kilkanaście osób tak naprawdę zrobiliśmy, nie? I tak, i trafiliśmy na to 2520. Ja, Firana, Lisek, tam był Azji. My mieliśmy taki swój mały polski sojusz, a Azji właśnie Siles. Oni mieli sojusz, który tam no, już był jakby na tej ścieżce króla, tak? On był w tym najsilniejszym sojuszu, oni mieli najwięcej siły, on już tam wydawał trochę kasy na grę. My tam byliśmy sobie takim małym sojuszem. No ale małym, ale byliśmy gdzieś tam top 4, top 5, nie? Także oni się już z nami liczyli i tam już byliśmy w konsilu, w Radzie Królestwa i tak dalej. I wtedy na tym 2520 w pewnym momencie, jak wszystko się tam dobrze rozwijało, wskoczyli Chińczycy. Oni po prostu znikąd się pojawili. To jakiś taki po prostu w tym samym sezonie skok był, nie? Zjawiło się trochę Chińczyków. Tak, tak. Trochę Chińczyków, którzy momentalnie urośli. Bardzo, bardzo urośli, nie? Wiecie, to było tak, że oni przeskoczyli i mieli kilka milionów siły, za chwilę mieli 30-40, nie? I to taka była grupka, która no tam w ogóle też oni z Azji mieli fajny, bo oni jak przeskoczyli, Azji zaczął ich palić momentalnie, nie? On ich znalazł i zaczął ich palić. I potem go znienawidzili, całkowicie go znienawidzili, nie? I to królestwo mu zabrali, nie? On nie był w stanie się przed nimi obronić. Tam było za dużo kasy po prostu, nie? Tam było za dużo pieniędzy i oni nie byli w stanie z nimi walczyć, nie? No i co? I oni jego znienawidzili. To mogę takie ciekawostki powiedzieć, że na przykład nazywali go Nazigot, bo Azji miał wtedy nick Azigot, nie? Azigot. I oni go nazywali Nazigot albo Azibot też, no ale to nie różnie, nie? Ale takie pierwsze to było Nazigot, nie? To było śmieszne w sumie. No tak, no ale koniec końców oczywiście no, przejęli to królestwo. Ja w międzyczasie miałem też trochę spin tam z Azim, między innymi o terytorium i tak dalej na samym początku, nie? Zaraz na naszej znajomości, tak powiem. Ja z nim dużo miałem przeżyć takich, wiecie. Bo ja nigdy się nie szczypałem w język, jak coś mi się nie podobało, to mu pisałem, nie? Mimo że tak naprawdę, wiecie, mógłby nas też spalić z tego i ten. Ale zawsze gdzieś tam szło się z nim dogadać koniec końców, nie? Nawet jak robił coś głupiego. No i co? Oni mu zabrali to królestwo. I Azji zaczął poszukiwania, tak? W tym naszym regionie, w tych królestwach pobliskich. Znalazł sobie takie królestwo, które było tam prawie martwe, bardzo małe, tam nie było mocnych graczy. On sobie przeskoczył z tym swoim sojuszem. Poszli na to nowe królestwo, to było 2515 właśnie. To już było 2515. A my, ja, tam Firana, tak, ten nasz sojusz, plus tam ludzie jeszcze ewentualnie poznani już na tym królestwie, którzy chcieli z nami iść. My sobie poszliśmy z takim założeniem, żeby się pobawić. Poszliśmy sobie na 2518 wtedy. To było takie założenie, żeby pójść, pobawić się i potem ewentualnie myśleć, co dalej. Może ewentualnie skoczyć też na to 2515 do Aziego. I wtedy tam nie pamiętam, czy to Firana, czy kto znalazł właśnie polską ekipę na tym 2518. Była też taka mała grupka Polaków, słaba, nie? Dosyć, wiesz, no, nowi gracze. I to był Sebix, nie? To był Sebix. Nie pamiętam, kto tam jeszcze, czy ktoś z tej aktualnej tam Miedziak, chociaż już teraz nie powiem. Ale no na pewno to był Sebix, nie? I tam już większość ludzi, którzy... Oni dopiero zaczynali grę, nie ogarniali nic. My, mimo że ogarnęliśmy mało, ale coś tam już wiedzieliśmy. Mieliśmy jakieś doświadczenia, więc przyszliśmy jako tacy ci doświadczeni gracze do nich, nie? No i potem na tym 2518. No tam już też w końcu była awantura, że tak powiem. No i koniec końców poszliśmy z tego 2518 na 2515, czyli do Aziego. Tak, czyli wróciliśmy tam do Aziego, który już w międzyczasie to 2515 sobie ustawił pod siebie.
już tam był królem i to było przed pierwszym KVK wszystko, nie? To wiecie, to było wszystko przed pierwszym KVK. Dobra, trafiliśmy na to 2-5-15, okej, wszystko sobie układaliśmy, tam byliśmy czwartym sojuszem, trzecim, no, w początku byliśmy w Radzie, ale z czasem, aktywnością i wszystkim, jakby przesuwaliśmy się na to, tak, że stop 4 na top 3, stop 3 potem już na top 2, tak mniej więcej. No i to były już rejony KVK 3, to było KVK 3, gdzie przypominam, no wtedy jeszcze w KVK 3 nie było dowódców SOKa, nie? Także to jeszcze wszyscy biegali młotami i tak dalej. No i był też arabski sojusz na tym 2-5-15. Był arabski sojusz, który zawsze był takim top 2, takim mostem top 2, co nie? Tylko że oni już całkowicie tracili, wiecie, no my cały czas co KVK gdzieś szukaliśmy ludzi, szukaliśmy, jakoś się wzmacnialiśmy, coś się ruszało, nie? Też mieliśmy zawsze bardzo dużą aktywność, jeśli chodzi o takie różne eventy i tak dalej, nie? W tym byliśmy bardzo mocni. A ten drugi sojusz Arabów, oni mieli tam ze sobą kilku Japończyków, bodajże. Też, to były już takie bardzo mocne konta z SOKa, nie? Które przyszły do nas. I oni na KVK 3 mieli, no już na KVK 3, po KVK 3 obiecali, że oni będą migrować po prostu, nie? Że oni opuszczą to królestwo, tam już byli dogadani, tak, że nikt ich nie będzie ruszał, mają tam 2 tygodnie na opuszczenie królestwa po KVK, nie? No i tu też był taki pierwszy błąd Aziego, że oni cały czas mieli dostęp do, no do tej, Boże, jak się nazywa, na środku królestwa macierzystego. Nie no, nie Ziggurat, bo to nie było KVK, tylko to było nasze królestwo, nie? No tak, tak, o, no, ten dostęp, nie, zaginiona świątynia, no. I oni, wiesz, mimo tego, że mieli opuścić królestwo, to cały czas mieli dostęp do tego, byli połączeni z tym, nie, wiesz, o co chodzi? I momentalnie tylko, ja wtedy spałem, nawet nie wiedziałem, ja wstałem i dopiero się zobaczyłem, co się dzieje w królestwie, nie? Po prostu, gdy otworzyła się ta zaginiona świątynia, już po KVK, i już przeskoczyliśmy w sezon kolejny, tak? Czyli, że odblokowali się ci akurat ci dowódcy z SOK, nie? Stypiony, niestypiony, bodiki, newskie, nie? I wtedy, no właśnie ci, wiesz, tamta ekipa tych Arabów, tych Japończyków, oni mieli mocniejsze konto, bo u nas było właśnie czy Azji, czy Guts Wanted, nie? To wiesz, to są mega duzi gracze i wiecie, wydający kupę kasy. No ale oni jednak nie mieli tych dowódców, nie, jeszcze. I po prostu, no ci Arabowie zaatakowali ich, nie, tylko gdy się otworzyła, tak znikła bańka z tego Lost Temple, zaatakowali ich, zabrali im to, no i co, no nie byli w stanie tego odbić, nie, nie byli w stanie tego odbić, mimo że mieli teoretycznie więcej siły, tak, Azji ze swoimi mieli teoretycznie więcej siły, plus jeszcze naszą pomoc, tak, czyli tego trzeciego sojuszu, ale no u nas też to byli Polacy, małe konta tak naprawdę, bez jakichś tam spenderów, no i też wszyscy z młotami, tak, że tak powiem, z młotami i tak dalej. No i co? No nie byli w stanie już tego obronić. No i straciliśmy to królestwo 2-5-15, które tak naprawdę już chcieliśmy sobie ustawiać, wiecie, to już mieliśmy plan, tak? Azji miał tych swoich, my byliśmy tym polskim sojuszem jako top 2, już mieliśmy jakieś tam przygotowane migracje, wszystko, no już mieliśmy, wiecie, plan, tak? Na dalszą grę. A tu nagle pstryk i wiecie, i wszystko się rozsypało, nie? No i co, no... Potem poszliśmy już z całą tą ekipą, Azji znalazł, tak? Azji znalazł królestwo 2, 5, 3, 4. Tam też były 2 sojusze już w królestwie, plus jeszcze nasze 2. To się zrobiły 4 sojusze w królestwie. Takie 4, wiecie, aktywne sojusze. No to też tam nie trzeba było długo czekać, żeby coś poszło nie tak, nie, że tak powiem. To w ogóle konsyl tego królestwa, król, to dzieci były, to były dzieci, nie? Tam król miał wtedy chyba 16 lat czy coś, kaczka, nie? Jeszcze w ogóle, King Duck. I, no i tam też były dramaty na tym królestwie, tym 2-5-4. Dobra, i dochodzimy do momentu, już skrócę, bo i tak za długo gadam. Dochodzimy do momentu, gdzie tak, 2-5-3-4, my już wiemy, że tak, ale dalej chcemy tak, ta ekipa z jego, tak? I my, Polacy, no gdzieś dalej chcemy się trzymać razem i dalej chcemy
robi coś wspólnie, tak? No i wtedy Sebix, właśnie Sebix poświęcił najwięcej czasu na szukanie królestwa. Poświęcił masę czasu, nie? Rozmawiał z królami, bo to nie było łatwo, tak? Z tym, że to już ekipa z jego tak naprawdę nie szła z nami. Oni gdzieś tam poszli w swoją stronę, część została na tym 2-5-3-4. No a ta nasza polska ekipa, że tak powiem, no szukała dla siebie jakiegoś nowego domu, nie? No i Sebix po no, długich, długich rozmowach z królami, no bo jednak, wiecie, ekipa 150 osób około wtedy nas było, no raczej królestwa unikają takich, takich ekip, tak? No i zresztą koniec końców stracili to królestwo, nie? Ci, co nas przyjęli, czyli 2732. No ale to jeszcze zanim znalazł to 2732, powstał pomysł tego skoczka. No i sam pomysł skoczka wyszedł od Aziego, sorry. Pomysł wyszedł od Aziego, czyli Silesa, tak? Jak ktoś go kojarzy właśnie już później jako Siles, czy tam Sailes. No tak, no ja w to poszedłem. Na początku sporo osób właśnie z tego 2732 późniejszego też z nami zaczęło, tak? No bo był Lisek, był Firana, Sebix zrobił konto, był Melik, no trochę osób było, tak? Do takiego startu. No i plan był taki, żeby znaleźć sobie po prostu królestwo na przeczekanie, tak? Czyli dla tych naszych kont, które tam grały na tym 2534 wtedy, żeby znaleźć królestwo tak, żeby przeczekać, a w tym czasie robić sobie projekt skoczka, no i skakać na to królestwo z tego skoczka, nie? Boże, już się zagadałem. No i cóż. Tak. Udało się, no nie wiem, no to już było na pewno sporo, no to było, to mogło być 200 osób tak naprawdę na starcie, nie? Tak, to było na starcie już tyle, nie? No tak, no my od razu zaczęliśmy szukać ludzi, zaczęliśmy tam się ogłaszać, tak, że taki projekt będzie, że będzie duży. Oczywiście na samym początku też pamiętam, jak ogłaszaliśmy, to było sporo jadu, że tak powiem, w polskich społecznościach, że te projekty skoczków, to zaraz się rozpadnie, że coś tam, to pamiętam, też były takie głosy. Pamiętam nawet jeszcze, jak na tej polskim Discordzie Roka z kimś rozmawiałem wtedy na ten temat. Nie wiem, czy to był Storm, ale w każdym razie ktoś z tej ekipy z 2658, nie? Tam z nimi wtedy rozmawiałem, bo ja chciałem rangę na ich Discordzie. No tak, oni mnie wypytywali co i jak. No w każdym razie. Tak, no szukaliśmy ludzi, no znalazło się sporo ludzi, tak, znalazło się sporo osób, no i takie dodatkowe, tak, no bo ekipa Teni, którą już później na tym 3390, tak, spotkaliśmy, no to już była ekipa spoza naszego projektu tak naprawdę, no. Nie? Robi skoczka, no to byliśmy wcześniej, już nie pamiętam, jakie to było królestwo nawet, nie, no bo to wiadomo, zaczynaliśmy na innym królestwie i już w międzyczasie oczywiście, bo było już wiadomo, że w tym naszym rejonie, tak, regionie jest kilka ekip tak naprawdę różnych skoczków, nie? Ci ludzie gdzieś tam się kontaktowali ze sobą po prostu, liderzy tych różnych grup byli w kontakcie ze sobą, no umawiali się, kto gdzie idzie mniej więcej, tak, żeby się ominąć, ewentualnie żeby się dogadać potem. Więc to oczywiście nie było tak, że oskaczemy i jest fajnie, tylko rzeczywiście te rozmowy już na etapie tworzenia tych kont już trwały, tak? Już jak się widziało te grupy skoczków, to już rozmowy trwały. Tak. Znaczy, wiesz co, chciałem wspomnieć głównie o tym, że polska ekipa skoczka była liczniejsza, nie? Że tutaj od strony polskiej była liczebność ludzi. No i chciałem wspomnieć też o tym, że, no tak jak już mówiliście, że po pierwsze nie wszystkim się udało skoczyć, a po drugie i tak trafiliśmy na jakąś grupę skoczków, nie? To tam potem się przepychaliśmy w Z1,
Tam pamiętam głównie tam Sojusz Azjego walczył, nie? Tak, było coś. Tak, trafiliśmy na jakąś taką grupę, trafiliśmy na taką grupę skoczków i faktycznie były tam problemy, ale to tak naprawdę i tak było bardzo dobrze, co nie, że Tak, faktycznie oczywiście. była ta jedna grupa tych Wietnamczyków, ale to bardzo szybko, że tak powiem, z nimi się uporaliśmy. No. No, oni sobie gdzieś Nie, tam... no troszkę dłużej, ale Nie no, faktycznie ale było to oni szybkie w później miarę. byli chyba na 3-2-9-2. Oni chyba na 3-2-9-2 poszli, nie? Możliwe. Tak, to... No, ale też fajnie by było wspomnieć o ekscesach naszej drugiej grupy, nie? Z 9-1. Bo tam też było trochę zawiłości z nimi. Tutaj Seba, myślę, że najbardziej mógłby się wypowiedzieć. No, Tam ktoś był, a ja tam nie MZ-ką. pamiętam. No, właśnie MZ-ka. nie pamiętam. MZK, o, tak. No. I tam jego grupa Power Rangersów. Tak, no bo to byli po prostu ci ludzie, którzy nie zdążyli przeskoczyć na to królestwo, na które Sniperzy, no. planowaliśmy, tak? Czyli Przed limit i chuj. Jest limit, tak, jest limit graczy, także no to trzeba, no, trzeba być szybkim. Bo po prostu momentalnie te miejsca, no, momentalnie te miejsca się kończą. No i tam sporo osób zostało wtedy właśnie na tym królestwie pierwszym. No i Tak, koniec on był końców jakoś. poszli na kolejny, czyli Ano. na 3, właśnie na 9-1. 3-2-9-1, no. Poszli na kolejne i tam też zrobili swój sojusz. No mieli oczywiście migrować do nas, później się pokłóciliśmy i w końcu oni postanowili, że zostaną tam, a koniec końców i tak migrowali do nas. Więc... No. Znaczy nie wszyscy, tak, no, ale jako ekipa ogólnie, no to potem migrowali do nas i tak przed kafuką. Siema, z tej strony Optimus i dzisiaj porozmawiamy sobie dalej o Królestwie 3090. To będzie już drugi odcinek i ostatni z tej serii. Jest ze mną tutaj Efus. Siema. Jest ze mną tutaj Momos. No cześć. I jest ze mną Seba Habuka. No cześć, witam. Zaprosiłem tutaj chłopaków po to, żebyśmy sobie pospominali jeszcze stare czasy 3090. Jak to wyglądało w KFOK 1, jak to wyglądało w KFOK 2. Też tutaj byście mieli też skrót, jak wcześniej powstawało Królestwo 3090, który tutaj Seba Habuka nam bardzo ładnie wcześniej opowiedział. I też jakby tak powiedzieć, no zaczniemy sobie całą serię. Też tutaj parę takich smaczków mi się zdaje, że wyciągniemy, co się działo na tym Królestwie. I też mniej więcej może chłopaki tutaj to dorzucą coś, czego ja na przykład nie wiedziałem, bo na pewno coś takiego jest, Seba na pewno jakieś rzeczy jeszcze pamięta. Więc może tutaj zacznijmy może od tego KVK 1. Już do KVK 1, KVK 2 byliśmy naprawdę nieźle przygotowani, prawda? Mieliśmy fajną już ekipę. No i stanęliśmy przeciwko 9-1, 9-2 i 9-3, nie? Dobrze pamiętam? Tak to A było? Nie 8-9. 8-9. Zamiast 9 było 8-9, nie? Aha. I było, no KVK było ciekawe, bo dostaliśmy w sumie bardzo słabe 8-9. Na papierze, jak tak popatrzysz, mieliśmy bardzo dobre 9-1 i 9-2. Ja na początku to KVK 1 myślałem, że będzie cięższe, ale nasza aktywność i w ogóle ile Polaków i też tych zagranicznych graczy było, no robiła różnicę, nie? Organizacja wtedy robiła dużą różnicę. Tak. 9-1, 9-2 nie miało takiej organizacji jak u nas. Wiesz, tak. Organizacja. Wygraliśmy organizację. Organizacja, nie organizacja. Aktywność też miała, wiesz, duży wpływ na to. Tylko, że wiecie, aktywność inne królestwa też miały, nie? No. No 9-2 tak. Było mniejsze. 9-2 też miało dużą aktywność wtedy, nie? Tylko 9-2 nie było w stanie się przebić, nie? Zresztą, wiecie, głupi szczegół, bym powiedział, nie? Skill sojuszu na szybką budowę flag. Przecież to robi tak gigantyczną różnicę w początkowych KVK, a inne sojusze, inne królestwa tego nie ogarniały, nie miały tego zrobionego. Przecież weźcie Kingsland w KVK 1. My byliśmy momentalnie pod ziguratem. Już mówię o samym otwarciu nawet Kingsland. No. My byliśmy moment przy ziguracie i po prostu go odcięliśmy i wtedy mogliśmy walczyć na dwie strony, nie? A zobaczcie, gdzie w tym momencie były inne królestwa, nie? Z samymi flagami. To jest pierdoła, ale to jest bardzo ważna pierdoła i królestwa te na początkowych etapach, młode królestwa, olewają to. I to jest według mnie bardzo, bardzo duży błąd. I to się dobra, ale wiesz... Udowodniło tak samo w KVK 2. Do budowy flag też potrzebujesz jednak ludzi, nie? Nawet jeśli masz skilla odpalonego.
No tak. No tak, no ale to wiesz, no to uzupełnić flagę, no to też nie musisz mieć do tego sposób, nie? Wiesz, co chodzi. No ale jest dużo nie jednak mówię, że osób, które aktywności nie tego nie mieliśmy, robią, tak? nie? Oczywiście, że mieliśmy aktywność. Ja nie mówię, że nie. Ale ja uważam, że naszą największą siłą była właśnie organizacja i przygotowanie. Samo to, jak wszystko było rozpisane, przygotowane i potem realizowane, nie? Tutaj teraz jak patrzę, 10 czerwca wygraliśmy KVK1 na 3090, bo mam odpalony sojusz, który teraz, ten nasz stary, nazywa się No Peking, ze skrótem GLKT, Good Luck, no i Farma z jego Asi Quit Good Luck 3090. A potem KVK2 wygraliśmy 20 sierpnia. Więc szybko te KVK wtedy mieliśmy, jak nie? Mieliśmy bardzo krótką przerwę, dwutygodniową. My mieliśmy bardzo, że tak powiem, pechowe takie ułożenie, bo na przykład ja w tym momencie jestem na 3290, nie? I skończyliśmy KVK2, mieliśmy półtora miesiąca przerwy około, nie? Półtora miesiąca, gdzie my na 3090 kończyliśmy KVK, mieliśmy dosłownie kilka dni na migrację i za chwilkę zaczynaliśmy, to było 2 tygodnie, już my wchodziliśmy w kolejne KVK, nie? No, to prawda. To, jaka to jest gigantyczna różnica tak naprawdę, szczególnie dla takich świeżych kont, które jeszcze na przykład muszą dużo walczyć podczas KVK, nie? My nie mieliśmy nawet czasu, żeby się odświeżyć dobrze, nie? Trochę za szybko. Trochę za no, szybko. KVK było dwa ciężkie, dwa też te nasze migracje były zrypane. Te migracje nam wszystko tak naprawdę, wiesz, dużo osób spoza listy weszło, no ale na to już nikt nie ma wpływu, nie? Tylko, że no to nam zjebało najbardziej tak naprawdę, nie mieliśmy mocnych kont z migracji, nie? Nam się ogólnie wtedy udało, bo Lilith wprowadziła te 50 migracji, w sensie na KVK2, a przedtem byliśmy przygotowani na 30 migracji i jakby na to nie jakby na to patrzeć, no to w pewnym momencie mieliśmy naprawdę fajną ekipę i myślałem, że będzie naprawdę nieźle. I no te KVK1, KVK2 pokazało naprawdę siłę naszego królestwa. To, że to się działo potem, to wiadomo, ale no nie będę ukrywał, no 3090 w pewnym momencie miało bardzo dużą drogę do przebycia, kiedy się pojawił KVK3, bo te migracje, co właśnie mówimy, to rozwaliły nam system i te konta tych innych królestw 9.2 i 8.8, które nam zabrały po prostu te cross-season migracje, to jest dziwne. Dla mnie, jeżeli coś takiego Lili zrobiła, to powinna wtedy po prostu dać możliwość, nie wiem, dobra, ma 30, ma 25, ma król decyduje, 25 będzie już z tego randomu, albo kto pierwszy, ten lepszy. A nie 50 i z 50, z 50 mieliśmy tylko 8 kont, które skoczyło, może nawet mniej. Tak, była masakra. To chyba można było ludzi z tych takich mocniejszych z listy, tak, którzy wskoczyli w te miejsca jakby bez specjalnej migracji, to tam chyba na palcach jednej ręki można było policzyć. No. Tak, ich tam było tak, bardzo no mało. Dodajmy, że wtedy właśnie Lilith wprowadziło, że zamiast 30 było 50 miejsc po KVK1, ale po KVK2, tak? Pomiędzy KVK2 a KVK3 Nie było już migracji w ogóle między sezonami, tak? Także faktycznie te królestwa, które wtedy pomiędzy KVK1 a KVK2 wzmocniły się, no potem zbierały, że tak powiem, tego ocenia. No tak było, że to no, ciężki temat, ale no w KVK1, KVK2 bardzo dobrze rozegrane. No i ja już wiedziałem na KVK3, że coś będzie się złego działo, ale nie mogłem o tym oficjalnie mówić. Pewnie wiecie, o czym mówię, ale to zostawimy sobie troszeczkę na później. Ale wtedy miałem już pierwsze informacje, że będzie źle. Pierwsza, to jedna, to czyta informacja, o której ja tutaj tak myślę, to pewnie już wiadomo, niektórzy słyszeli, jeżeli chodzi właśnie naszą króla i królową. Ale druga rzecz była ta, że bardzo dużo ludzi z takich naszych aktywnych graczy zaczęło odchodzić z powrotem na KVK2, ponieważ na KVK3 Lili zrobiła nam kolejną niespodziankę w postaci dowódców SOC, czyli tacy gracze właśnie free to play albo mniejsi,
No, czuli, że oni sobie nie pograją dobrze na KVK 3. No i dla nich to był taki... dla nich to było już też ciężkie, bo oni po prostu zaczęli migrować na KVK 2. Ale też dla nas jako Królestwa to no było już ciężej, nie będę ukrywał, ale było ciężej, bo straciliśmy straszną aktywność między KVK i KVK 3. To był, jakby ktoś nam wbił naprawdę taki sztylet troszeczkę, bo no pamiętacie zresztą, jaka nasza aktywność, wiesz, przyszło więcej Wietnamców, Azjatów, oni nie mogą robić o tej godzinie eventów, o tej nie mogą, o tej była aktywność. Les TT bardzo nagle zaczął wzmacniać, nie nasz, nie mań sojusz, to było dziwne. Ja i z Greenem przez cały czas pisaliśmy do Lesa, my potrzebujemy graczy, których będą garnizon, rally leader. My nie mamy tego, a za niedługo będzie liga, no, musimy jakoś to przepchać, nie? A to co było, on sobie wpakowywał po prostu do TT i nas to strasznie wtedy dziwiło, dlaczego tak jest, dlaczego... No dlaczego tak to działa słabo, nie? Bo to wtedy mogliśmy semi-sezon ludzi przyjmować, nie? No i... Kobiety potrafią zdziałać cuda. No tak, no i w tamtym okresie po prostu nagle TT bardzo wzmocnił się. A ja pamiętam, jeszcze taki temat był, gdzie przyszła Teni do nas, to było po KVK chyba 2, czy w trakcie KVK 2, że jej R4 się wysypują, że ona myśli, żeby skończyć grę, bo jej były chłopak Tivir przestał grać. Czy byśmy mogli jakiś tam ludzi szkolić. No, było dużo takich, kurde, niefajnych rzeczy, gdzie no, w tamtym momencie można było powiedzieć super, nie? Super, TT się rozpada, gramy na jeden sojusz, KVK 3 i tak dalej, wzmacniamy się po prostu w jednym sojuszu i tym ciśniemy. No ale Les tego nie chciał, nie? Les chciał bardzo zachować tenis u siebie, bardzo na to cisnął, bardzo chciał, żeby ona była, bardzo chciał, żeby ona nie odchodziła. No i sprowadził sobie ludzi, którzy go, można powiedzieć później, no zrzucili trochę z tego krzesła króla, bo no bo oni też, nie będę ukrywał, teni, ale tam ta cała R4 teraz to tu jest, w sumie pokażę, bo teraz jesteśmy tutaj na tym, jestem na tym królestwie. Cała ta czwórka tutaj, co był Dizzy, Jena, Zontik to akurat nie, bo tam nic nie ma, ale Nikolas, Yato, to są gracze, którzy, o to jest Yato, to są gracze, którzy, oni i Psycho, którego nie ma, jego kontem chyba gra ten Ray, to są gracze, którzy na teni wymusili tą decyzję, czyli wiecie, no zdetronizujmy Lesa, nie? Bo ja to tak widziałem od początku, że to nie była taka, wiecie, decyzja typowo jej, tylko no to już jakiś czas się działo, nie? A przede wszystkim to się nasiliło na KVK 4, nie? Bo na Kiwiki 3 mieliśmy taką słabą aktywność. Zresztą pamiętacie, jak to tak wyglądało, nie? KVK 3. To... Ja z tego, co pamiętam na KVK 3, to na początku była dobra aktywność. Tak. Tylko czasem. Ja nie uważam, że tam jakoś na aktywności bardzo dużo straciliśmy tak naprawdę. Ja myślisz, też, myślisz na kontakt? Tu się nie zgodzę z tym tak do końca, no. No. Znaczy Zresztą też pamiętaj, że my byliśmy potem w stanie na przykład na KVK 3 przepychać Królestwo 3-0-88 w pojedynku 1 na 1, nie? Tak samo na ruinach. Większość ruin wygrywaliśmy z nimi. To nie powiedziałbym, że to była jakaś taka gigantyczna... Znaczy, wiesz, 3088 wtedy nie było naszym jakimś tam dużym przeciwnikiem. Tylko, na KVK 4 byli. Na KVK 3 aż tak nam dużo nie robili nam problemu. Inaczej, zacznijmy od tego, że my z nimi mieliśmy sojusz na KVK 2. Na KVK 3 walczyliśmy z nimi, ale weszły Kingslandy i mieliśmy walczyć z 3065, to nagle no i nas ownowali, oni nas szybko zamknęli. Mnie niestety wtedy na otwarcie Kingsland nie było, więc... Dlatego mówię, aktywność miałeś 120 kont aktywnych. Na 170 miejsc w samym OB. To było wiadome, że no niestety, ale to trzeba otwarcie powiedzieć, że nie mieliśmy szans na to 3065. Nie wiem, no ja akurat nie mogłem, bo wtedy miałem pracę i po prostu nie byłem w stanie wejść do gry, nie? Przyszedłem później, jak już było tak naprawdę po wszystkim.
Mi się wydaje, że to jest trochę takie psychologiczne, że ludzie wiedzieli, że my nie mamy szans na to 3-0-6-5, nie? I że przez to też zabrakło takiej mobilizacji, no bo po prostu jakby każdy wiedział, że po co, skoro i tak wiadomo, jakie będzie rozstrzygnięcie, wiesz co? Ale na ruinach z nimi dawaliśmy sobie radę, nie? No nie... Ruiny graliśmy, nie no, przecież graliśmy na nich ruiny z... Tak, byłem na ruinach tych, I ten... Oni nas, tak, nas tam więcej było i pamiętaj, że oni grali wtedy, że nam, Boże, jakie to było królestwo, my wtedy... O, mówisz o 8-1. Tak, ja mam nawet przecież, ja mam gdzieś jeszcze screena na kompie, jak nasze trzy takie linie marszu, jak wiesz, jak po kropkach, nie? Szły dwa nasze sojusze plus właśnie ten z 8-1, tak? To było tak, 8-1, no. No to jednak weź to pod uwagę, że my graliśmy dwoma królestwami, nie? Gdzie my mieliśmy dwa sojusze i 8-1 miało też mocny sojusz, nie? No tak, tylko że w Kinglandach tego już nie zrobiliśmy. W Kinglandach sobie już nie radziliśmy na takiej sobie. Ale oni też już nie byli sami, nie? No, doszło 8-8 na jeden sojusz i doszedł to takie słabe królestwo, które było po, już nie pamiętam, 8-4 albo 8-3. Kurczę, nie pamiętam, ale oni byli dość słabi, bo oni praktycznie tam przegrywali z 8-1 co chwila. Dopóki 8-8 nie weszło, to tam, wiesz, było... No. 65 miało naprawdę bardzo mocne te kąta, miało bardzo, bardzo, bardzo mocne pole. I to KVK i wojnie do wygrania. Ale faktem taktycznie też troszkę źle zagraliśmy wtedy Seba, bo to nie było jakby tak, już nie prowadziliśmy to jako stare OB, tylko to już prowadziło TT. I to już TT prowadziło i to taktycznie też było bardzo słabo. I oni się bardzo tego wyrywali. Przede wszystkim Dizzy, Psycho, cała ta ekipa, oni się wyrywali do tego, że oni to będą prowadzić. Gdzie Jay zapomniał wejść do flagi. No. Tak, tak. Oni tam, tak, tak. To było słabo. Że od KFOK-a już weszło jakby bardzo dużo zamieszania. Jakby, wiesz, już wtedy Azji miał jakiś swój plan, Teni ze swoimi miała inny i wiesz, już się zaczęło takie zgrzyty właśnie na zasadzie, że który plan jest lepszy i tak dalej, tak? Pierwsze dwa KVK było po prostu zgodność, nie? Ja wiem, bo byłem cały czas w tej radzie, byłem, wiesz, i widziałem wszystkie, tam nie było tak, że to jest źle czy coś, no po prostu był plan i on się udawał, tak? Wszystko szło, wiesz, ładnie, wszystko szło tak jak... Tak jak przewidzieliśmy tak naprawdę, nie? Wszystko było ustawione od A do Z i wszystko się, wiesz, działo. A potem od tego KFK 3 faktycznie już zaczęły się problemy, nie? Zaczęło się właśnie taka, wiesz, tak, nie, tak źle, tak, to będzie lepiej, tak będzie lepiej, wiesz co? No i to jest prawda i wiesz, i to był też właśnie temat tego, że Teni właśnie i TT, ci pomocnicy, że tak powiem, coraz więcej, wiesz, zaczęli wywierać takiej presji i wiesz, takiej chęci, no, wiesz, jakiegoś tam swojego wpływu na to wszystko, co się dzieje. No nie, szkoda, że to się tak podziało, jak podziało. No KVK 3 i 4 to już były takie drogi przez mękę do naszego królestwa, więc zresztą Efus też pamięta, jak na KVK 4 walczyliśmy z już dość mocnymi tymi królestwami. Bo 3-0-88 już wtedy się bardzo wzmocnił, oni już nam robili taką dużą różnicę. Achievers niestety. Achievers to jest. To jest gość, który sam nas przytrzymał tak naprawdę, bo my mogliśmy wygrać strefę wtedy. Gdyby nie on. My mogliśmy wygrać, nie? I tak naprawdę my dobrze puszowaliśmy, mieliśmy bardzo, bardzo dobrą aktywność na początku tych wszystkich walk. I to jest w ogóle tak, to jest jedna z takich rzeczy, że nasza aktywność jakby bardzo szybko spadała. Może nie bardzo szybko, ale była bardzo widoczna jakby strata tej aktywności, że. My byliśmy bardzo, bardzo mocni, czy to jeszcze nawet na KFK 3, mówię, pomijam Kingsland, bo nie powiem, bo po prostu mnie tam nie było, więc nie widziałem, ale nawet wcześniejsze walki czy coś, nie? Czy potem późniejsze na 3-0-8-8, już OTZ-4. Czy potem w KFK 4, gdzie już więcej grałem, nasza aktywność, taka pierwsze uderzenie, pierwszy ball, naprawdę były mocne i potrafiliśmy tam naprawdę zebrać masę ludzi i robić dobre rzeczy. I tak samo było właśnie na KVK 4 na 3-0-8-8, gdzie ten pierwszy
właśnie taki push. O, przepraszam. My mieliśmy bardzo dobry. Mhm. My ich zaczęliśmy przepychać, przecież my wygrywaliśmy wtedy tą strefę. Mhm. Tylko tak, a ci wersy, obydwa konta mocarne, dostępne cały czas. Ktoś tam pewnie grał po prostu na tych kontach, tak żeby one były cały czas aktywne, nie? Wiecie, o co chodzi. Mhm. I tak, i on trzymał to. Te konta, te najmocniejsze konta trzymały ich. Mhm. Trzymały ich przy życiu. A nasza aktywność po prostu spadała. I było coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, aż po prostu role się odwróciły, tak, w pewnym momencie i oni zaczęli przepychać nas i nas wypchnęli z tej strefy, nie? Ale mówię, to jest jeden przykład, ale ja widziałem więcej takich, właśnie też zwracałem na to uwagę, jak grałem, że my mamy bardzo, bardzo dobry taki pierwszy pull, właśnie taką aktywność na start, nie? Tylko, że ta nasza aktywność bardzo, bardzo spadała. Tak. I potem rodziły się problemy. No, a ogólnie no, KVK 4 wyszło tak, jak wyszło. No i tutaj wchodzimy w sumie pomału w KVK 5, bo większość o KVK 1, 2 czy 4 też nagraliśmy w poprzednim. No? Przepraszam, że przerwę, bo może zanim wejdziesz na temat KVK 5, na który się już nie wypowiem, bo po prostu... No nie było cię już. Fizycznie mnie już nie było, tak, bo ja migrowałem po KVK 4, gdy już tam zostało ogłoszone, że Silas ma opuścić, tak, że Azimov... Tak, że tam się podziało, tak się podziało. Dalej, tak, także już część OB, w tym ja, po prostu opuściliśmy Królestwo i gdzieś każdy poszedł w swoją stronę tak naprawdę. Tylko tak, właśnie to, co rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, że tak powiem, poza nagrywką właśnie, jeszcze bym wrócił do samego tego momentu. No. Czemu to się rozpadło? Znaczy, to jeden z powodów, że Teni i TT, tak? Że Teni i TT przejęli tak naprawdę władzę w tym królestwie. Jeden z tych powodów było to, że Polacy właśnie z 2732, tak? Ci ludzie, którzy mieli przejść do nas pierwotnie. Tu nie wiem, bo mieliśmy pewne problemy przy nagrywce, może powiem, i nie wiem, jak to Optimus dokładnie zmontuje. Wcześniej opowiadałem o tej całej historii. No. Dość długo. Także mam nadzieję, że to jakoś tam... Nie, będzie to tylko po prostu... No. Tak, to jeszcze właśnie bym powrócił do tej historii, tak, całej, którą opowiadałem wcześniej. Właśnie, że to był problem, że ta ekipa, która tam została na tym 2732, naprawdę mocni gracze, tak, oni wszyscy mieli przyjść na 3090. I oni mieli przyjść... Tak, no wiadomo, część po KVK 2, no to dużo i tak by nie mogło przyjść i dużo nie przyszło, ale po KVK 4, tak, już po prostu wejście do soka, tak, otwarta migracja i wtedy taki był plan, tak, że ci ludzie po prostu przejdą do tego królestwa z projektu Skoczka. A w międzyczasie już wiadomo było, że tak się nie stanie. I to była też, według mnie, to była bardzo duża jakby... taki boost dla Teni właśnie po to, żeby stało się to, co się stało, bo nawet mimo tych wszystkich problemów, co miał Azji między Teni, tak, to były jakieś ich prywatne sprawy, ja tam nie wnikam w to tak za bardzo, tak. Wiadomo, że każdy ma swoją wersję wydarzeń i nie wiesz, która jest bliżej prawdy. Ale mimo wszystko też Azji właśnie był gdzieś tam podłamany tak naprawdę w tym królestwie tym, że jednak ta ekipa, która miała przyjść, nie przyjdzie, wiesz, o co chodzi. Także i też myślę, wiesz, że gdyby była perspektywa tego, że za chwilę, mówię, my kończyliśmy KVK 4, jak byłaby perspektywa, że za chwilę będzie tam Sebik, Miedziak, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, to wiesz, też Azji by inaczej do tego podszedł, a Teni też by nie miała siły przebicia w tym, nie? Bo za chwilę by przyszła naprawdę ekipa, która gdzieś tam, mimo że też wiadomo, że nie była jakoś tam, myślę, w ręki by tam nikt nie dał za Azjego i tak dalej, ale sobie uciąć. No ale to jednak była ta ekipa, która szłaby do nas, tak? A nie do nich też. No tak. Według mnie to miało duży wpływ też, nie? To oczywiście był jeden z wielu czynników po prostu, które zadecydowały, ale też bym go nie pomijałbym, bo nie? Ja bym go tutaj, wiesz, wplótł jednak w tą całą sytuację, że to też miało wpływ, nie? No, ale to, że królestwo się potem tak starzyło, jak starzyło, no to też była spowodowana tym, że on stwierdził, że
Że to nie pierwsza sytuacja ponoć była, że on stwierdził, że jednak chce zmienić sobie, znaczy zmienić, no chciał sobie poukładać życie, nie, z, w realu z królową, która nie chciała, no i to też, to akurat on i ona potwierdzili w rozmowach, że no było coś na rzeczy, nie, Les ogólnie był zdziwiony, że ja o tym wiem od dawna, no ale no, nie, ciężko było nie zobaczyć po prostu tego, jak oni rozmawiają też i jak on się do niej odnosi w tamtym okresie, no. Ja nie lubię wnikać w jakieś takie właśnie sytuacje, dlatego ja jakoś tam nie próbowałem tak tego wyjaśnić, bo wiem, że ty tam sporo rozmawiałeś na ten temat z nimi i tak dalej, nie? Mm. Ja w takie sprawy nie lubię się mieszać. Wiadomo, coś tam było. Ja zostałem w to wmieszany to przez DJ-a ogólnie, taka jest prawda, bo to DJ mi zasugerował. No i podczas rozmowy tak zacząłem, właśnie z nimi rozmawiałem, to znaczy najpierw z Tenia, potem z Lesem, no to właśnie tak wyszło, nie? No ja niestety mogę tylko powiedzieć, że wiem, jak kobieta potrafi jakby owinąć cię wokół palca. No, to prawda. No i Azji niestety musiał się na to też złapać, no. No dobra, no to przejdźmy teraz do KVK 5, bo to KVK 5, że tak powiem, zostawiliśmy. I z Efus przypomnij mi, czy jeszcze, bo czy musimy o jednej rzeczy wspomnieć, którą ty też dobrze pamiętasz. Czy my temat Momosa wyzerowania opowiadaliśmy, czy nie? Pamiętasz? Oczywiście, ja do tego dążyłem, żeby Efus, bo oglądałem to. Tak, Efus tutaj może, no to wspomnij ty, bo Momos niestety musiał iść, tam po jakąś rzecz załatwić. Więc może ty po prostu opowiesz, bo chciałem właśnie, żeby Momo sam to opowiedział, ale ty pamiętasz tą całą sytuację, bo to się w sumie działo, kiedy ja byłem zajęty, a dowiedziałem się, że proszę, jak go zerowali, że coś jest nie tak, nie? Efus. Znaczy ja to się dowiedziałem dopiero następnego dnia. A, to następny dzień, dobra, myślałem, że byłeś wtedy, kiedy reszta chłopaków, dobra. No ogólnie, jak pewnie wiecie, bo też to mówiłem o tym na Snow, usnęła i też tam kiedyś wspominaliśmy, Momos miał taki sam nick, znaczy raczej ktoś miał, zrobił sobie taki sam nick jak Momosa w ostatni dzień MG i no zabrał MG, nie? Zabrał tam, wtedy to chyba pierwsza wychodził, Justynian pierwszy raz się pojawił. Chyba Justynian albo Gorgo, nie Gorgo, przepraszam, Gorgo to była pierwszy raz. I ta osoba, która mu to zabrała, po prostu zmigrowała. Ale to było tak niefortunnie, bo był ten sam sojusz, zrobił ten sam awatar, zrobił wszystko tak samo. Ja takie rzeczy widziałem dawno temu w Rise of Kingdoms. Nie wiedziałem, że ktoś jeszcze o takich rzeczach pamięta. On po prostu zarobał to MG i zadowolony siebie potem zmigrował, a niestety Rada TT, czy Rada, gracze z R4 TT, no, wzięli na target naszego Momosa, bo stwierdzili, że to on, no i tutaj to było zrobione w 5 minut i nasz król Les w tamtym okresie, jak to sam potem się tłumaczył właśnie Momosowi, że on był też już na takim procencie i jak tylko napisali, że byli pewni, że to on, to nawet tego nie zweryfikował. Tylko po prostu go, no, zrobili z niego zero, nie? Zrobili z niego zero, no, Momos, który ze mną migrował. Co? To, no, tak dodam tylko może, że właśnie, no, to jest taka niefortunna godzina dla nas. Że... Tak. Momos spał wtedy. To jest po resecie, my wszyscy spaliśmy tak naprawdę. Już, To była pierwsza w nocy wtedy. Ale dalej. Czasami się zdarza siedzieć dużo dłużej. Że tak powiem, no, ale wtedy też tak, nie było mnie już wtedy na grze i dopiero na... Ale to nawet na logikę, nie? No, ktoś kradnie MG, jest w tym samym miejscu, bańki nie wrzuca, zostaje w sojuszu, nic nie robi, nic się nie odzywa, nawet nie próbuje uciekać. Nawet mu KP nie wzrosło, to było najlepsze, ani siła. No. Wszystko... Ja mogę w ogóle powiedzieć, że też miałem taką sytuację kiedyś. W sensie, nie pamiętam, to było chyba jeszcze 2.5.15. I też ktoś próbował tak ze mną zrobić, nie? Ktoś ustawił sobie mój nick, mój awatar i tak dalej. Tak samo było, nie? I na początku do mnie tam kilka osób napisało coś tam do mnie z pretensjami, ale ja byłem wtedy online, bardzo szybko... Zareagowałeś. Tak, bardzo szybko, bo wiadomo, że to nie jestem ja, tylko jakiś pajac, który się pod mnie podszywał po prostu. Także, ale tak, miałem też coś podobnego z tym, że ja wtedy wyszedłem po prostu... Obroną ręką. Dobrze, ale u ciebie zareagowali zupełnie inaczej, to od razu po prostu go palili bez niczego. Tak. To była taka różnica, nie? To było głupie. Znaczy najgorsze było to, że wiesz, że Psycho i Shadow
postawili, że to on i koniec, kropka, zerujemy gościa i nara. No bo tak widzieli w tym, w rankingu. Najdziwniejsze jest to, że wiecie, że Momos to był gość, który praktycznie od początku był gdzieś tam też w tej administracji. W zarządzaniu, w różnych sprawach, nie? Tak, to prawda. Więc to jest dziwne, że wiecie, że takiego gościa, i który wcześniej przecież nic nie robił, nie? Żeby były jakieś tam ale na niego, wiecie. Tak. Że takiego gościa po prostu nagle tak od pstryknięcia, wiecie, oni, o tak, to on i go zerujemy. No to było strasznie głupie, nie? Mówię, gdybym ja był wtedy on, no i też na pewno bym ich zatrzymał, nie? Żeby zaczekali się. No, przy to ile to, no naprawdę, no przecież to... No nie, no to było... No głupie. Masakra, ja się dowiadywałem w trakcie, wtedy pamiętam, pisałem z pewnym takim, się śmialiśmy, że z celebrytą pisałem. Na to właśnie Rise of Kingdoms, bo mamy pewnego celebrytę, który gra w Rise of Kingdoms, polski celebryta. Nie Zony, akurat rozmawiałem wtedy z kim innym, nie ze Zonym. Nie będę mówił na razie, kiedyś może o tym wspomnę. Rozmawiałem wtedy o tym z jednym z celebrytów i nagle tam ktoś pisze na... ktoś mnie otagował na Discordzie i Optimus Prime, zerujemy twojego przyjaciela Momosa, bo złamał MG. Ja tak wchodzę na Discorda, patrzę, okej, loguję do gry, patrzę, oni wszyscy pod Momosa zamkiem, a najlepszy był Pikachu, nie? Gość, który z nami gra, on tam był pierwszy już ustawiony, on już taczki miał wyciągnięte przed zamku, tak. Pika już miał taczki wyciągnięte przy Momosie, nie? On już był gotowy do zerowania go, nie? On był przejebany, nie? To pamiętam jak nic. No ja tam piszę z nimi, dlaczego, coś tam, i napisali, że tylko widziałem, jak Les kazał Jodzie wyrzucić... jak go zagradował, Momosa, kazał wyrzucić go z sojuszu, i jak tylko go wyrzucili, od razu walnęli mu Zero, nie? I to się po prostu tak na niego narzucili. No, Les nie przeanalizował sytuacji, wiadomo, to było też późno, może też był na jakiejś imprezie, ale no, ogólnie nie powinni tego zrobić. No tak, no. Dlatego to nie było późno, bo to było tam pewnie wczesny wieczór. No, czy on coś tam właśnie mówił, że... Amerykanie. Że był, tak, Amerykanie. Tak, ale on mówił, że był na coś, potem tłumaczył się Momosowi, jak rozmawiali, że był tam na jakiejś imprezie. Ja potem napisałem na radzie, nie, że to nie Momos, bo miałem informację od Momosa bezpośrednio, bo Momos to do mnie potem przecież no, pisał. Tak, no to wszystko było już, wiesz. No, ale to było za późno. Tak, to już było po prostu za późno. Ja do Momosa pamiętam, wtedy w nocy dzwoniłem, no ale on już spał smacznie. To ogólnie bardzo chora sytuacja, nie? Ciężko to, no, ale nie powinno się podejmować takich decyzji, tym bardziej, że no wiedzą, co to był za gracz, nie? To nie wszedł gość, który ledwo skoczył, tak, nagle, wiesz. To jest randomowy typ, tak? Bo faktycznie jakby to był jakiś randomowy typ, który, nie wiem, skoczył dopiero co tam miesiąc temu do królestwa, okej, nie? Ale ogólnie mnie najbardziej zdziwiło, tą całą złość, którą oni wtedy mieli, bo teleportowali się do strefy pierwszej, bo tam jeszcze był sojusz, który mogli się dostać do niego, bo nie tylko ja nie kontrolowałem jeszcze tych wszystkich stref. I zaczęli palić Momosowi farmy. Spalili mu wszystkie farmy, nie? Wszystkie tam chyba 12 farm czy więcej mu spalili, nie? Bo od razu za tym. Bo on miał po prostu, on nie tylko miał minecart, ale także farmy miał wywalone w kosmos. Wszystkie surowce, wszystko. To była taka rzecz, gdzie potem właśnie Shadow przestał grać. Wiecie, nie wiem, odszedł z rady, ogólnie chyba z dwie trzy osoby wyleciały wtedy z rady, potem oni, wiadomo, skoczyli na inne królestwo, bo odeszli, ale no było masakra, była straszna masakra i no ciężki temat, to ktoś musiałby zobaczyć naocznie, jak wtedy my to mieliśmy, bo... No tak, z tym, że pamiętam, oglądałem, nie pamiętam, czy to było u ciebie, czy jak rozmawiałeś ze Snowem? Ze Snowem chyba. Właśnie wspominałeś o tej całej sytuacji. Wymieniłeś tą sytuację jako jedną z jakby powodów tego, czemu się rozpada 390, no to aż tak bym nie szedł, nie? Znaczy nie, ja wymieniłem to... No było, nie? Ale ja wymieniłem to wtedy jako jeden z powodów, które nie tylko, że nie, że rozwaliły 390, ale już pokazywały pierwsze rysy na całym tej radzie, bo te osoby, które wyzerowały wtedy Momosa,
To były nowe osoby, które właśnie, to były nowe R4-ki Teni, rozumiesz? To nie były te osoby, które z Sebastianem grały to były już nowe osoby i oni po prostu... Tak, to Psycho, to byli ludzie, którzy jeszcze nie mieli bladego pojęcia, jak zarządzać radą, przyszli po prostu, bo Teni ich potrzebowała, bo byli jej przyjaciółmi. I oni po prostu, jakby tak, jak to Les potem tłumaczył, wymusili na nim tą decyzję, nie? Bo miał spam, że Momo zabrał, a to była pierwsza Gorgo, my się szykowaliśmy do KVK. No ogólnie on dostawał taki bardzo duży tam od nich nacisk. I to była właśnie, ja to dlatego potraktowałem jako, że jeden z takich powodów, które też zaczęło topić 3090, to było właśnie z tego powodu, że oni, nie ukrywajmy, dostali się do rady, gdzie ich tam nie powinno być. Ogólnie nie powinni być decyzyjnymi w tamtym okresie, nie? No tak, no to można powiedzieć, że to był po prostu przykład tego, że po prostu faktycznie ludzie, którzy nie powinni mieć, mają zbyt dużo do powiedzenia. Tak, to były już takie osoby, które no nie przeanalizowały sytuacji i ja ogólnie jak pisałem wtedy na tej radzie, to ja i Teni byliśmy w szoku, nie? Ogólnie ja pisałem z nią, Teni tak samo, mówi, że ja jej napisałem, że w sumie głupia reakcja, że od razu palimy gościa, gdzie jeszcze nie mamy wszystkiego potwierdzonego i ona się z tym tam napisała się nade mną, że ona się z tym wszystkim zgadza, że uważa, że mogliśmy podjąć za pochopnie decyzję. Ja powiedziałem to samo. A potem jak się okazało, że rzeczywiście to nie był on, no to tam szły bardzo duże, mocne wiązanki z stroną chłopaków, bo no przegięli wtedy, nie? Przegięli, bo widać było, że oni nie są odpowiednimi graczami na odpowiednie stanowiska, nie? W tamtym okresie. Dobra, teraz... A jeszcze a propos tej sytuacji, ja nie wiem, czy... W Lonie był czasami podczas tej całej akcji, on chyba coś mówił, tak, nie? Blue pisał na czacie, tak, ale go wszyscy wylali. Tak, on Blue tam pisał, że żeby odpuścić coś tam, że to nie on i że na pewno nie on i tak dalej, ale wszyscy go jakby tak mieli w czterech literach. No tak było, no to nie ma co tu nawet ten, ale niestety tak było, że olali go totalnie. Na tym. No nie słuchali się, nie? Ja tutaj jeszcze wróćmy do tematu, który wcześniej chciałem, czyli do KVK 5, bo to jest rzecz, którą nie dokończyliśmy na poprzednim odcinku. Kiwiki 5, jak tu Sasza Seba już nie grał, ale Efus będzie pamiętał, że Kiwiki 5 to było KD, które... Znaczy, Boże, Kiwiki, które nam się naprawdę fuksło. Bo uważam, że z tą ekipą, co tam mieliśmy, to normalnie jakiegoś KVK byśmy nie wygrali, ale już nie mówię o Gwieździe, ale byśmy nie wygrali, bo mieliśmy naprawdę dużego fuksa w dobieraniu. Mogę przerwać na chwilę, bo tam mieliście, wy mieliście tam 3065 chyba znowu, tak? Tak, 3065 był naszym sojuszem. Sojusz, ten właśnie, tak. Ten byli sojusznikami. No. Tak, oni byli naszym sojuszem, bo oni byli z 2831, my byliśmy z 2728, a u góry mieliśmy drugą domenę 1365. A po prawej stronie mieliśmy, i w tej domenie 1365 było królestwo 1504, dobrze pamiętam, Efus? 1504. Tam lewa góra, nie? Tak. Ziemia miała 1079 i 1500. Oni byli tam u góry. I ogólnie woda, my byliśmy jako woda, a wiatr, który działał właśnie 3065, oni walczyli głównie z ziemią tam w strefie piątej. Oni tą strefę przegrali, ale zrobili to celowo, bo chcieli wszystko zaoszczędzić właśnie na Kingslandy. I tam na walkę na tych przełęczach, wiesz, między w strefie szóstej, na przełęczy chyba siódmej, jak dobrze pamiętam. A u nas po szybkim zajęciu, bo taka prawda, że tam troszeczkę tylko walczyli ci z 1504, po przejęciu strefy piątej, to my wszystko mieliśmy już jak na tacy tam. Potem strefa szósta była dłużej walczona, ale samo to mieliśmy bardzo, bardzo dużo fuksa w tym wszystkim. No ale dużo rzeczy było jakby tak na zapleczu złych, w sensie działo się źle na zapleczu, jeżeli chodzi właśnie naszą koalicję 3090 i 2728. O tym nikt praktycznie nie wie, że było źle, ale to było spowodowane właśnie tylko graczami R4 z TT. Znowu te osoby, o których wcześniej rozmawialiśmy od KVK3, zaczęły pokazywać, że mają swoje bardzo duże ego i że myślą, że są bardzo mocni, bardzo dobrzy. Ponieważ, ja nie wiem czy wiecie, ale 3090 w tamtym okresie chciało prowadzić KVK. Nie chcieli, żeby kto inne królestwo prowadziło, no ale nie mieli kart przetargowych, więc 2728 przejęło rolę lidera.
No i był tam taki gościu, on się nazywa Black Mamba, zresztą tu zaraz przejdziemy na to królestwo, wam pokażę, bo ja z Mambą ostatnio też pisałem. Mamba wtedy, on napisał na takiego u mnie maila, że on rząd prowadzi królestwo i ma taki jakby swój mental, który opiewa na mentalności Mamby, czyli Scobiego Briana. Ogólnie powiem, że wszystko pięknie, fajnie, nie? Pod tym względem. Ja uważam, że fajnie, że coś takiego gość ma, bo nie każdy coś takiego nawet myśli o jakichś takich mentalach, że prowadzenia to jest taki mental zwycięstwa. No ale nasza rada się zaczęła z tego dość mocno nabijać, nie? Zaczęli dość mocno z tego drzeć łacha. No i do Mamby to doszło, nie? Mamba tutaj, nawet jak teraz tutaj widzicie na filmie, na tym chłopaki nie widzą, ale tutaj widzę, będą widzieć. Oni mają bardzo mocne konta. Oni teraz są w lidze Ozyrysa bardzo wysoko i myślę, że naprawdę tam ograją. Jest tutaj chyba 3 albo 4 Polaków. Ja ogólnie byłem szokowany, że oni tak tymi graczami gardzą. Nie mogłem tego zrozumieć. Dlaczego? Dlaczego 3090 gardzi 2728? To było dla mnie szok. I kiedy ja właśnie pisałem całej ekipie z 3090 tam w R4, bo oni mi na początku nie chcieli dodać do kanału, nie? Z 2728, bo się bali, że ja im powiem wszystko, co oni nawijają, wiecie, na Radzie, na Sojuszu TT, wszystko na Discordach, nie? Bo zachowywali się mega słabo, nie? I oni mi dodali gdzieś w połowie KVK, wyobrażacie sobie. Bo po prostu nie chcieli mi dodać, bo... Z tymi swoimi... Oni się bali, nie? Pozami to był kocik z jednej odracji, który tam sobie siedził, szpącił. Tak. Ja pisałem z Stenia, to nie mówi, że ona zapomniała, nie? Przecież nie wiem, Optimus, czy pamiętasz, ale na przykład jak przechodziliśmy, nie wiem, czy to już było KVK 3, czy... Ale jak się przechodziło do TT, to normalnie było czuć pogardę dla ludzi z OB, nawet tak. dla czwórek z OB. Gdzie ja pisałem, pamiętam coś tam, jakieś taką, coś było, wiesz, że tam, nie wiem, z flagą, czy z czymś, czy z teleportacją, wiesz, jakąś taką rzecz, którą po prostu napisałem jako, wiesz, dla ludzi, żeby to dobrze zrobili, no to przecież ja pamiętam, jak dostałem odpowiedź, że my tutaj wiemy, jak to robić, coś takiego, wiesz. No, przecież to mi tak mi to od razu zakuło w oczy, nie, że, wiesz, to było takie, wiesz, takie pogardliwe, takie, że oni wiedzą, wiesz, że ich nie trzeba uczyć, oni to wszystko dobrze wiedzą, wiesz, oni to lepiej wiedzą od nas, nie, ale to, no, to powiem ci, że to mnie irytowało i to już było, właśnie pamiętam, czy to już było KVK 3, czy później, ale możliwe, że KVK 3 to jeszcze było. No ja ogólnie wtedy widziałem, że jest różnica jakościowa między naszymi królestwami, czy między sojuszami, przepraszam. A potem jeżeli, to co ty wspominać, a to się działo na KVK 5, no to wiadomo, że 2728 jest totalnie na innym poziomie niż my. No i po tym jak się król dowiedział, no. Jeszcze powiem tak, po prostu to, co ty tam mówiłeś, po prostu oni cię nie szanowali, oni mieli cię w dupie, tak? I kto cię ostrzegał? Bulbi cię o tym ostrzegał, zanim tam odszedł, że tak będzie. I jego słowa były prorocze, że tak powiem. No. No, ale powiedziałbym, że słowa z jego wtedy też w takim razie, bo Azji to samo. No, no. Dokładnie, no. To znaczy, ja tam osobiście do Azjego nic nie miałem i sądziłem, że lepiej by było, jakby on został, a nie TT. Szkoda, że tak się... Nie wiem, no coś tam musiało się wydarzyć, no że ta laska naprawdę go mocno zeszpąciła, a wiem, że Azji wcześniej miał jakieś problemy w związku, bo on miał dziewczynę. Ja pamiętam jeszcze, jak wcześniej gdzieś tam gadaliśmy na Discordzie zawsze czy coś, to on tam miał jakąś laskę, z którą chyba mieszkał nawet, czy coś, nie? Tak. A coś się tam musiało zepsuć i potem się pojawiła ta Teni, on se gdzieś to robił nadziei, no i tak się to skończyło, no głupio. Niestety, no trudno, no, ale wracając jeszcze do tego KVK 5, no to raz, że cała R4 PC, co miało w dupie wytyczne naszych sojuszników, co prowadzili koalicję. Najlepszy przykład to był z flagami, nie? Czy ty postawiłeś i
Pajku jeszcze wtedy był chyba, nie? Tak, to się zjebał. Tak, bo była sytuacja taka, że liderzy koalicji, czyli 27-28, kazali szybko postawić flagi, żebyśmy zdążyli przejąć bastion, że zanim wejdziemy tam do strefy, żeby ten bastion, jakby tak powiedzieć, szybko mogli chłopaki, każdy mógł sobie porobić zadania, bo potem wiadomo, tam miały być usuwane flagi, żeby przechodzić dalej, nie? Czy tam fort miał być usuwany, który, przepraszam, fort miał być usuwany, który tam to łączył, bo miał gdzie indziej mieć dropa. No i postawiłem tam, tak, tam gdzie wysłali lokalizację. No i psychoś wydymił do mnie, dlaczego ja postawiam tam flagę, dlaczego coś takiego robię, ja nie jestem od zarządzania tymi, jeżeli chodzi o całą mapę. Ja mówię, stary, no postawiłem w dobrym miejscu, gdzie ty chciałbyś postawić? On postawił, jak ja postawiłem, gdzie idzie się w prawo, on postawił w lewo, a potem i tak szedł do środka. To jest ogólnie jakoś dziwacznie to zaczął robić, ale skasował tą flagę. Znowu ci z 2728 się wkurzyli, no i mieli tam, duża była, jakby taka powiedzieć, na tym czacie koalicji była duża, dość duża gadka, dużo się kłócili i tak samo Teni tam się w to włączyła, Mamba, żebyśmy się uspokoili wszyscy. Ja nawet tam już nie pisałem, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu, już wystarczy, że oni się tam jadą po sobie. Ale tu było widać, że nie ma takiej chemii między tymi królestwami, więc no powiem, że porypane, nie? Bardzo porypane to było i nie będę ukrywał, że troszeczkę mnie to wtedy już zakuło już tak bardzo. Ogólnie to królestwo całe to 0,90 i cała ta R4, ich podejście do różnych sytuacji to strasznie bolało, nie? Strasznie bolało. Kurde, nagle, gdzie mieliśmy bardzo dużo do gadania, prowadziliśmy bardzo królestwo, przychodzą ludzie, którzy nie mają bladego pojęcia, a uważają się za bogów, nie? Gracze typu Dizzy, Nikolas, Psycho i wszyscy, co tam teraz są R4, to są goście, którzy się nadają maksymalnie do jakiegoś seedu DC i nie tam sobie grzebią. Zresztą teraz super 4090 tak traktuje graczy, z tego co mi piszą niektórzy, że no nie chcą bazować do seedu B i ten nie chce grać ze swoimi przyjaciółmi, wiecie? Bo nawet mi wczoraj to mamo, która myślała, no? Ona chciała zejść do seedu B już po KVK 4. To był taki plan. I to było przecież jasne, ja o tym wiem, nie? Że ona chciała zejść do seedu B. Tylko się nie wyszło. Po KVK 4 to nie wyszło. Tak, nie? Tak, no był taki, tylko za dużo było kont do migracji, nie? Jak zobaczyłem mapę KVK, no tyle macie dobrego, że tam 1-3-6-5 to nie był ten... To nie był faktycznie ten sojusz główny z tego królestwa, że tak powiem. Nie, wiecie, to bardziej on... Był taki plan o seedzie B. Był, ale to było, nie trzeba było... Otwarty, tak, ale to był odważny plan, ponieważ tylko, że wtedy trzeba było... Otwarty, myśleć, nie odważny. Otwarty, nie. Tak, ale trzeba było tak, nie, zniwelować poziom farm, które jest, jakby tak powiedzieć, ja, ten... No dużo było pracy. Przepraszam. I to, co mówiliśmy jeszcze też przed nagrywką, ja pamiętam, gdzieś pewnie jeszcze bym zaraz na kompie, przecież po KVK4 właśnie już w tym momencie, gdzie Azji tam odchodził, wszystko się zaczęło rozsypywać, przecież tam był jakaś, pamiętam listę ludzi do migracji. Tam, ta lista miała kilkaset osób, to nie było 200, tam było chyba 400 czy 500. Ja gdzieś to jeszcze pewnie mogę znaleźć u siebie, bo ja wtedy zrobiłem screena, bo się śmiałem z chłopakami na 2732, nie? Pokazywałem im listę migracji. I tam było naprawdę mega, mega, mega dużo kont. I to już było właśnie po KVK4. Ale to już było w tym okresie właśnie, gdzie oni chcieli spaść do tego B. No a cała afera właśnie z Azim i tak dalej. To, że część zaraz się powiem, jaka była druga lista. To, że cały sojusz OB się tak naprawdę rozsypał i przestał istnieć, no to oni chcieli to zrobić, tak? Oni chcieli przepraszam, że wam przerywę na chwilkę. Lista Dead White'ów to była w arkuszu, z tego co widzę, 380 tabelek. No, lista była bardzo duża. Ja to pamiętam, tam było 400, tam było chyba prawie 500 nawet w pewnym momencie. Nie. Ja mam ją otwartą teraz. To jest 380 pełnych tabelek. No, może prawie 400, tak? No. Bo tak pamiętam, że albo prawie 500, albo prawie 400 właśnie, tak. No.
I to jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, nie? Że to nie było po KVK 3 czy coś, tylko to było po KVK 4, bo to pamiętam był ten okres, gdzie ja wiedziałem, że odejdę, nie? I jeszcze miałem dostęp, zanim mnie pousuwali z tych swoich śmiesznych konsili, no to widziałem, że tego. To jeszcze widziałem tą listę właśnie, nie? No, trochę się nawet zmienia na tym. Mam nadzieję, że stamtąd ludzie będą uciekać, mam nadzieję, że coś do nas, jakby tak powiedzieć, przejdzie trochę graczy z naszego, jakby tak powiedzieć, starego królestwa dobrych. Ale wiem, że niektórzy też będą odchodzić gdzie indziej, bo wiem, że niektórzy mają ambicje nie tworzyć czegoś, jakby tak powiedzieć, tak jak my tutaj staramy się coś na 2732 teraz stworzyć, wyprostować, zrobić fajne, proste królestwo i być jakoś konkurencyjny na Kiwiki. No niestety będzie tak, że niektórzy po prostu będą szukać, wiecie, od razu już na gotowo coś dobrego i stałego, więc nie będę ukrywał, że nie. Bo już mi niektórzy napisali, żeby z chęcią przyszli, ale chcieliby coś już pograć tak na stałe, gdzieś na Królestwie Stabilnym. Czyli tak jak ja właśnie myślałem, zanim tutaj na 2732 zdecydowałem się migrować, to trzeba się pójść na spokój, na 1534 do kolegi, który tam jest królem i tam bym miał pewnie wygodnie, ale z drugiej strony moje konto nie byłoby tak bardzo konkurencyjne, nie? Bo oni tam grają na 5-6 marszy, nie? Bardzo mocnych marszy. Więc też musiałem się z tym liczyć, że moje konto tam nie byłoby na tą chwilę tak bardzo konkurencyjne. No ale różne są opcje. Do 2732 przychodząc, wiesz, że masz jakąś tam też poniekąd misję, tak? Masz jakiś taki, jak to nazwać, no że idziesz tam po coś, tak? Nie tylko po to, żeby siąść i klepać killpointsy, tylko po to, żeby coś zrobić, tak? Żeby coś zdziałać. No, taki mam zamysł, nie? No mamy, dobrze wiesz, mamy target do końca roku, nie? Gwiazda. Jeżeli to nie wyjdzie, zobaczymy, co dalej, nie? No? Ale to nie jest film o 2732. Tak, to nie jest 2732, ale rozmawiamy o 3090, to racja. Ale zaraz do porządku, nie? Tak, ale jednak przypominam, że 3090 to jest poniekąd ten pokłosie tego 2732, więc to gdzieś tam jednak zawsze będzie mieszać. Ale to była historia, teraz mówię o tym. To jest różnica. No dobra, to wróćmy do 3090. No 3090 w tym momencie jest w takim miejscu, jakim jest. Jeżeli ktoś ma tam w planach migrację, nie polecam, bo prawda po tym kolejnym Kiwiki to będzie KetKD. Szkoda tego, krótko podsumowując tak. Ode mnie, no to naprawdę szkoda, bo było to fajne królestwo z fajnym potencjałem, fajnie prowadzone. Królestwo, które tak jak mówiłem wcześniej, sporo ludzi jakby od startu skazywało na pożarcie, na porażkę, że to zaraz się rozpadnie i tak dalej. Udowodniliśmy, że nie, że projekty Skoczka dobrze poprowadzone. Mogłoby fajnie funkcjonować, tak? No, tymi dwiema gwiazdkami myślę udowodniliśmy to bardzo dobrze. Zresztą jak ktoś zobaczy sobie filmiki z naszego KVK, to widać po prostu, że to funkcjonowało, tak? Wystarczy nawet wejść do Snowa, gdzie nagrywał te filmy, no. Tak, no chyba z KVK 2 to nawet. Z jedynki i z dwójki nagrywał, tak. Tak, z tym, że z dwójki to chyba wtedy byłem nawet z nim na tak, byłeś z nim na nagraniu, tak, tak. Tak, no są wtedy też. Zresztą ostatnio jak byliśmy na pizzy ze Snowem, to też co wspominaliśmy o 3090. A właśnie, spotkaliście się, tak? Bo słyszałem, że macie się spotkać, że blisko siebie mieszkacie. Tak, ale to może już zostawimy na wyrywa. Może najwyżej wypiesz. Nie, spoko. Ale to sam się sprzedałem, tak. Nie będę tego wycinał. No, mieliśmy te, niech mogą wiedzieć. To nie jest wielką tajemnicą. Tym bardziej, że 3090 już temat proszę zamykamy, bo to już jest, tak jak mówię, drugi ostatni odcinek z tego był, ale to możemy tutaj w sumie na koniec wspomnąć, że właśnie spotykaliśmy się ze sobą z tego względu, ponieważ spotkania eventu pierwszego Rise of Kingdoms w Polsce, które będziemy mieli sponsorowane przez super, jakby tak powiedzieć, Lilith Bonfire event, jak oni to nazywają, będzie to sponsorowane i znowu jest głównym jakby tym tą osobą, która to organizuje, ja mu będę pomagał. I no coś tu fajnego się tworzy, będzie fajne spotkanie z ludźmi, będziemy mogli pogadać przez sobie na temat Rise of Kingdoms.
No i myślę, że fajnie coś takiego powstanie. Już mamy zresztą w planach nawet zrobić coś poza Bonfire, taki normalny spotkanie, z locik, powiedzmy mini, ja gdzieś w Katowicach. Spotkanie, gdzie wszyscy siedzą z telefonami. Tak, i wszyscy gramy, nie? Kurde, na barbów, kurde. Tak, i gramy na barbów. Nie, przypuszczam, że będzie spoko. Przypuszczam, że każdy będzie chciał coś tam pogadać, dowiedzieć się. Ja już byłem na takich spotkaniach z World of Warcraft, więc wiem, jak to wygląda. Różne rzeczy się wspomina. Ogólnie ja jestem ogólnie za takimi spotkaniami, bo to jest naprawdę fajne rzeczy, można wspominać. Fajne rzeczy się można też dowiedzieć, nie? Więc... No, to jest spoko, nie? Spotkać się jednak z tymi ludźmi, z którymi się normalnie... Tak. Tak, to jest... Widzisz, sam słyszysz tylko przez... Tak. Już wstępnie miejscowość, gdzie będzie i data już jest ustalona, tylko jeszcze... Ja nie będę tego ogłaszał, dopóki Snow tego nie powie, bo to on tutaj organizuje, więc... Nie w Warszawie? Ja słyszałem, że to Warszawie. Jak ja to wiem, to nie jest, że Liki. Nie, są różne opcje, czy nie, no w ankiecie wygra Warszawa, to nie jest żadnym tajemnicą, bo to każdy może zobaczyć, ale no oficjalnie, no, gdzie dokładnie to będzie, no to Snow pewnie da info, więc i kiedy dokładnie, chociaż on też w swoim filmiku tam mówił, że to raczej koniec czerwca, więc on poda pewnie datę ostateczną, więc to tyle mogę powiedzieć, nie? Ale będzie na pewno fajnie, na pewno będzie lista, na pewno będziemy każdego, kto będzie wchodził na salę, czy tam, nie wiem, gdzie dokładnie też będzie, ale będzie weryfikowana, więc no będziemy sprawdzać, kto przyjął, bo my nie będziemy chcieli, żeby ktoś się z kolegą wbijał, albo ktoś z nienacka chciał się wyrąbać, na to niestety lista będzie sztywna i ten, kto się zgłosi, będzie ten po prostu wejdzie. Tak będzie. No i oczywiście 18+, bo nie będę ukrywał... No, to Beli się nie załapie. 18+, bo nie będę ukrywał, nie... No, nie jesteśmy osobami, które będą, wiesz, odpowiadać za kogoś, jak komuś coś stanie, więc... No, nie po to tam jedziemy, żeby za kogoś odpowiadać, nie? Jeżeli chodzi, jakby coś się stało, więc... Tyle, chyba. Odcinek 3.0.10... Druga część, mam nadzieję, że zakończony i mam nadzieję, że to królestwo już przeminie z wiatrem. Jak coś się będzie tam działo i będzie coś ciekawego, może kiedyś coś nagram, ale... Nie muszę tam wiedzieć. Więc ja uważam, że wiesz, chyba dla mnie oni niech... Nie, jeżeli ma się wiedzieć, to niech tam siedzą w jakichś seedach, niech sobie grają kółko wzajemnej adoracji, tak, ten i... Seed tak. I powiem ci szczerze, że teraz się cieszę. Tak, no właśnie, w PokerStars, kiedy trzeba, to jest inna, o tym w ogóle nie wspomnieliśmy w filmikach, ale trzeba robić migrację, trzeba ogarniać eventy, trzeba ogarniać AM, wszystko się na królestwie trzeba zajmować, a oni co robią? Grają w pokera i w pijanego pokera, potem po pijaku pieprzą głupoty. To jest już taka co, rzecz. Powiem ci, taka tenis cycki wyślę. Nie wysyłała. Widziałem co innego, ale to nie to. No to tobie nie wysłała, no widzisz, to dlatego nie mam. Wysyłała co... Nie no, byłem z nimi tam na chwilę, ale nie grałem z nimi w pokera. Wysyłała co na ogólny, ale nie wysyłała akurat cycków. No bo nie grałeś tego pokera rozbieranego, no. Ale chyba nie grali, oni grali w jakiejś, na Discordzie jest Poker Night, czy coś takiego. Co powiedziałeś, pokera rozbieranego? No dobra, no to może. No dobra. No nie no. Ładny mój chleb na myśli. No, nie no, akurat ten nie w moim typie, więc... Nie, zresztą widzieliście, więc no nie, to nie tędy droga. Więc to dokładnie, więc temat 3.0.10 kończymy. Moimi gości był Efus, był Momos, którego wyparował. Tak, ale... był Firanka na chwilkę, był Seba HWK, więc dzięki Efus. Dzięki. Dzięki Seba. Dziękuję również. Dziękuję wam. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie. Pchajmy ten kanał dalej do przodu. Trzymajcie się. Na razie. Hejo.